W jaki sposób Fitness Platinum chce włączyć się do akcji Razem dla Szymonka? Fitness Platinum włącza się w event charytatywny dla Szymonka poprzez zorganizowanie i zajęcie się stroną tak jakby sportową, aktywną częścią tego eventu. Organizujemy trening w plenerze, trening tutaj w okolicy, na terenie Platinum. Jakie to będą dokładnie, co tam będziecie robić? Co będziemy robić? Będziemy ćwiczyć, znajdzie się zarówno coś dla pań, jak i dla panów. O 14:00 startujemy treningiem obwodowym. Będzie to trening taki wydolnościowo-siłowy i następnie o 15:30 zaczynamy zumbę półtora godzinną prowadzoną przez instruktorów z naszego klubu. Także serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy mają choć odrobinę chęci pomocy, niesienia pomocy tym najbardziej potrzebującym. Także serdecznie zapraszamy, pogoda ma być piękna. Czyli nie ma żadnych ograniczeń wiekowych? Nie, żadnych ograniczeń wiekowych nie ma, także zapraszamy wszystkich chętnych. Każdy może pomóc. Dokładnie, każdy może pomóc. Pamiętajmy, że jest to wejście w wysokości, cegiełka w wysokości 10 zł. Myślę, że dla każdego jest to tak naprawdę niewielki gest, a razem możemy po prostu działać wiele. Aniu, to już druga akcja charytatywna, w którą włącza się kręgielnia Platinum. Tym razem jak zamierzacie pomóc Szymonkowi? W tym roku cały event będzie miał podobną oprawę jak w zeszłym, tylko że postawiliśmy sobie trochę poprzeczkę wyżej. Generalnie będzie się składał z trzech elementów. Pierwszy to rozpoczynający w ogóle festyn rodzinny, to będzie mila dla Szymonka. Biegniemy tutaj w strefie łucznika, rozpoczynamy spod kręgielni i w stronę Młodzianowskiej wracamy tutaj pod kręgielnię. Generalnie mogą biec wszyscy, pewnie Agnieszka już powiedziała, mogą biec wszyscy i młodsi, i duzi, można przejść, pobiec, potruchtać. Każdy sobie formę wybiera, liczy się przede wszystkim cel, tak? Następnie tutaj jak zakończy się bieg, przechodzimy tutaj pod Radomskie Centrum Innowacji i Technologii. Bardzo dziękujemy za nasze udostępnienie miejsca. Tam będzie scena, będą atrakcje. Naprawdę będzie dużo pokazów ciekawych. Chcieliśmy właśnie to wszystko zrobić tak, żeby przyciągnąć jak największą liczbę osób, aby każdy też znalazł coś dla siebie, prawda? No i trzecim elementem oprócz festynu będzie maraton, outdoorowy maraton sportowy. Tutaj poprowadzą dziewczyny z Platinum. Mam nadzieję, że będzie wszystkim się podobało. Co więcej? Powiedz nam, z jaką chorobą boryka się Szymonek? Szymonek ma 11 lat i tutaj mamy problem z układem nerwowym. Tu mamy takie zwyrodnienie niestety. Jest to ciężka choroba, są problemy każdego dnia, więc będziemy chcieli tutaj jako organizatorzy zachęcić ludzi do pomocy, aby po prostu choć odrobinę ulżyć. W jaki sposób osoby, które tutaj przyjdą, będą mogły pomóc Szymonkowi? Przede wszystkim ich obecność i korzystanie ze wszelkich atrakcji, tak? Przy każdej atrakcji, przy każdym stoisku, czy w trakcie pokazów będą wolontariusze z puszkami. Nie ukrywamy, że każda pomoc tutaj będzie jak najbardziej dla nas cenna i istotna. Oprócz tutaj puszek, które będą na miejscu, będzie możliwość już w ciągu tutaj najbliższych 2-3 dni ruszamy z licytacją na Allegro Charytatywni. Będą naprawdę ciekawe rzeczy do wylicytowania, między innymi tutaj biokominek z kratek.pl, rękawice Michała Żaromińskiego z koszulką, jak również Alberta Odzimkowskiego, z takich ciekawszych i komplety tutaj od Meli Koteluk, płytę Iry z podpisami, z koncertem na DVD. Myślę, że naprawdę warto tutaj obserwować, co się będzie działo. Generalnie zaczynamy od 12:30. Tutaj będzie wspólna rozgrzewka przed Platinum, 12:45 rozpoczynamy bieg. No i tak jak już wcześniej mówiłam, całość festyn chcemy, żeby był krótki, aczkolwiek intensywny.